Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Rustler. Moi drodzy, kontynuujemy sobie tam, gdzie skończyliśmy. Jeżeli podoba ci się seria, pamiętaj o lajkach, subach, komentarzach i masz różne rzeczy w opisie, wpadnij. My tutaj kontynuujemy, ja już klikłem, znalazłem ci miecz, co jest bity po same kule w jakiś pradawny głaz. O, kto wsadza miecz w skałę? Czort wie. Ale wyobraź sobie, jaki musi być dobry, jeśli jest w stanie przebić się przez kamień. Musisz wykombinować, jak go wyjąć. Jejciu, nie wiem, może poproszę o pomoc magicznego czarodzieja, albo wesprę się na wieżę z fasoli. Cokolwiek zadziała. Cokolwiek zadziała. Okej, no oczywiście miecz to jest... W ogóle to jest strasznie dużo nawiązań. Ta gra to jest, tak szczerze mówiąc, to jedno wielkie nawiązanie do wszystkiego. Właściwie tu... Ilość easter eggów jest na tyle duża, że nawet nie ma co, wiecie, jak masz GTA 5 easter eggs albo Fallout 3 easter eggs czy cokolwiek, no to tutaj to za bardzo nawet nie ma sensu, bo ta gra to jest po prostu jeden wielki easter egg. Tu jest nawiązanie do wszystkiego, a teraz mamy nawiązanie do kamienia wbitego w skałę i to jest, no wiecie o co chodzi. Którego tam tylko godny będzie w stanie wyjąć, tak? O, a to co? Nowa... O, ty, jak zbierę więcej nutek, to poprawię umiejętności, będę lepiej grać na lutni? Niemożliwe, moje marzenia gry na lutni wreszcie się spełnią? Jak nie wiecie o co chodzi, to widocznie nie widzieliście poprzednich odcinków, bo mówiłem, opowiadałem w nich, że miałem w szkole napisane, że... W opisie szkoły, że lubię grać w gry komputerowe, coś tam, mistrz gry na lutni. Do tamtego momentu nie wiedziałem, czym jest lutnia. Chwała mieczowi! Czyliśmy wystarczająco godni, by go wyjąć? Czyliśmy w sercach wystarczająco czyści, by być obdarzeni siłą? No cóż, chyba jednak nie. Co wy tutaj wyprawiacie? No jak myślisz? Sprawdzamy, czyśmy wystarczająco godni, by wyciągnąć potężny miecz. Miecz wszystkich mieczy. Król mieczy. Ostrze wszystkich losów. Ano legenda mówi, że tylko najszlachetniejsi ludzie mogą wyciągnąć miecz. Sprawdź, czy Gaius jest wystarczająco godny i spróbuj wyciągnąć miecz. Chyba nie. O ty, to nasz portret. Co jest? No, chyba nie cykło. Wygląda na to, że ty również, pani, nie jesteś najszlachetniejszym wśród nas. Szok i niedowierzanie. Dzięki Bogu, że godny kilowa. Ty. Ale smart. Co ty do diabła wyprawiasz? Wydobywam. Nie możemy ci na to pozwolić, mieć wszystkie miecze to święty artefakt. O nie! Ty, ale to było mądre w sumie. Kurwa, czaicie, że nawet ja o tym nie pomyślałem? No ja jestem taki głupi, że nie wpadłem na ten pomysł, że tak można zrobić. Gaj jest mądrzejszy ode mnie. Kurde, nie mam... Ty, mam na maksa ulepszone wszystko i tak mam za mało tego. Raczej wątpię, że pięściami kurczę mój cios. Mieczem. Dobra, trzeba wrócić do wydobywania tego cholernego miecza. I mamy kuszę wreszcie. O nie, nie chcę klosem rzucać. Nie chcę strzelać z tego, co ja robię? Dawaj, kill off. Oj. No kurde, nie idzie, potrzebuję czegoś mocniejszego. Ukradnij wóz z materiałami wybuchowymi? Kurde, coraz ciekawiej tutaj w tej gierce. No dobra. Idziemy. Wałkoń. Czemu wałkoń? Nie wiem. Przejedziemy w ogóle do miasta teraz. O, a tamten koń nie widziałem. Pierwszy raz widzę chyba tamtego konia. Przejadę? A, uda się. Dobra. Jest. A to? Nie... Aha, tu do poszukiwań. Okej. Okay. Oj, sorry. Nie możemy tu przekraczać, będą nas ścigać. Wstęp zbroniony. Proste, że mam to gdzieś. Zacnie, obym tylko nie wysadził się do Królestwa Niebieskiego.
Co się stało? Mam wrażenie, że chłop mi... Kurde. Mam wrażenie, że chłop mi, słuchajcie, sprzedał tak zwane zdzidy, jak jechałem. A nie miałem wystarczająco dużo HP, czy coś takiego. I padłem se. Dobra, no daj tego koń... Albo dobra. Ojeju, już zepsułem wszystko. Dobra, i tak w sumie jesteśmy. Co ja robię? Aha, wróć do wydobywania, kurwa. Zepsułem, widzowie, sorry. Myślałem, że to już za nami tutaj. Wiesz, o co chodzi. No kurde, nie idzie, dobra. Teraz możemy ukraść. Teraz możemy ukraść policyjnego... Bystrostrus. To on jest szybki, to jest siekiera koń. To jest koń, który my potrzebujemy, tak? A jeszcze możemy sobie zgubić policję po drodze. O jest. Siema, ja strażnik tego. Zgub pościg, bacz na ładunki wybuchowe. Jak mam zgubić pościg z ciekawości? Jak mam zgubić pościg jadąc pieprzonym wozem? I nie ja nawet nie mogę z niczego strzelać, kumasz. O kurwa, co tu się dzieje? Ty, a tu jest jakaś plaża, poka. Ty, może plażą sobie będziemy zadłubcać. Wątpię, że to zadziała, ale... Jak tu zgubić pościg? Chyba ogólnie zgubienie pościgu ma zdecydowanie większy sens w mieście, bo tam będą znaki plakaty do jakby ściągania i chyba będzie lepiej, więc wracamy z powrotem do miasta. Tu coś nie, nic nie ma, tu nic nie ma. Szkoda, że na mapie nie są zaznaczone, żeby było wiadomo. Zostaw mnie! Kurde, ciężko strasznie. Ło, co się dzieje? I co tu się dzieje? Co się ze mną dzieje? Halo? Dajcie, żeś mnie plakaty przecież. A to jeden powinienem zostawić sobie i wtedy ściągnę z powrotem, jak będę uciekać przed policją. Później zostaje. Jest! Naprawił się! Szybko! Nie! Tak, nie! Tak, nie! Tak, nie! Tak, nie! Możesz, kurde. Tak! Mamy to. O, ty, już? A myślałem, że były dwie. A, dziwne. Dobra, wracamy. Jakimś cudem się mi udało. Nie! Kurwa! Ja debil. Siema, ja idiota. Ja pierżuper, ale zepsułem bez kitu. Ty. Bo teraz muszę strzelić do beczek. Dobra. Tylko... Kurwa, czym ja mam strzelić, ty? Gównem? Nie, no nie, to trzeba jakby... Kurde, blaszka. Strzelić, ale czym ja mam strzelać? Bułką? Jeszcze jak mnie policja goni. Cholipka. Trzeba tutaj... Spróbujemy tak. Kurde, nie da się chyba tak. Jay is waiting for me. A może... No, nie widzę innego opcji, jak się poświęcić. I zrobić coś takiego. Chodźcie tu ze mną. Kurde, nie udało się. Proszę, powiedz ze punktu czytania tutaj. O, nie jest. Dobra, widzowie, widzimy się zaraz. Siema dla widza, chciałem coś pokazać. Dobra, widzowie, wracamy, jesteśmy, musiałem robić wszystko od nowa.
W sensie nie tylko to od nowa, tylko jakby zbugowała mi się cała ta, więc musiałem od wczytu zrobić, a wczyt był z 20 minut temu, więc musiałem wszystko przejść. Ustawiłem sobie na poziom łatwy, zaraz to zmienię. Znaczy nie, żeby doszło do konfrontacji, ale robiłem wszystko od nowa przez buga, więc... Więc poziom został tutaj zmieniony, ale myślę, że nawet na trudnym to nie są trudne zadania na tyle, żeby jakoś się, wiecie, bać czy coś, że mogę tego nie przejść. Pyk. I mamy mieczyk, podnieś miecz, poka. Masz broń tego typu, mogę wymienić, ta? Poka. Wygląda na to, że w końcu mnie zgodził, całkiem kurde godny. Co do diaska? Zniszczyłeś moją instalację. Zmysły postradałeś? Że co? Jajco, moja instalacja artystyczna. Koronacja mojej twórczości. Symboliczny miecz w zaprawie ukazujący bezmyślność przemocy. Miał być alegorią mojej emerytury. Mego zajścia z drogi wojownika. Ty bezduszny, wulgarny, wkurwiający kmiocie. A, pokonaj wściekłego artystę? O kurde, on nie ma... Nie ma tarczy, on ma tego. O, ze szkty. Ty, no jak to, że... No... No co? Co oni tacy dobrzy są teraz, kurwa, czy nagle? Co to się Japierchruper robiło, no? Czemu? Nie wiem, mam wrażenie... No, ty, no wi... No... No widzisz tego i nie grzmisz, no! No... Halo! Panie artysto! Artysta to jest jakiś, kurwa, giga boss, ty! Ostatni boss ze wszystkich bossów, jaki to jest szef? Czekajcie, może... Mam pomysł. No. Dobra, mam lepszy pomysł. Teraz się uda. Pierdolne muskusy po prostu. A, ma tarczę, jebaniec. No nic mu nie zrobiłem z kusy, co jest? Szybko biegniemy, bo my szybko biegniemy ogólnie. Możemy szybko uciec, szybko uciekamy, ładowanko i skusy myk. Zajebiście. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. A, bo my mu krwawienie, efekt krwawienia wrzuciliśmy, dlatego był ten. Ładowanko, ładowanko. Uciekanko. O kurwa, ale co to był za strzał w ogóle? Uciekanko, uciekanko. Ładowanko. Kurde, jakie te zdrobnienia. Uciekanko. I myk. Te zachodu do jakiegoś rekwizytu. Super, dzięki buddy. Dobra, mamy to. A w ogóle zainwestowałem w coś innego, jeśli chodzi o punkty. Poszedłem. Wujek na kome... Nie, ulubienie z bogów poszedłem. I krewny i znajomy królika. A psychofan co to? A, bardowej kosztuje mniej. Ty, a czemu ja tego nie mam? A ja tego nie... Ty, jestem przekonany, że ja to wykupowałem. To jest pierwsza rzecz, którą chyba kupowałem. Ja nie spada z najwolniejszych koni. No pewnie, że tak. Ty, coś tu poszło źle. Ty, a ja za to płacę siano? A nie, żeby wyzerować. Okej. Dobra, gdzie jest misja główna? Ty, nie ma misji głównej już. Aha, bo potrzebujemy 5000 golda, żeby mieć misję główną. Żeby się udać na turniej szlachcizów. Dobra. To muszę robić różne misje poboczne. Musimy teraz się skupić na misjach pobocznych. Misje typu wyścigi, na przykład jak teraz. Czy ja na wyścigi muszę iść z koniem? Czy mogę bez? Będę biec obok. Sto sztuk złota, może
kurczę, nie podoba mi się to, bo jak przegram, to jest kwaśno trochę. Dawaj, dawaj. O, gdzie, który? Kurwa. Nie, szybko. Ajajaj, widzowie. Myślałem, że inny ja to byłem ja, wiecie? Właśnie myślałem, że ten pośrodku i mówię, kurde, jaką ja mam dziwną fryzurę tutaj. Ale jaja. O, jeszcze my tu nie tracimy kondycji, więc no wiadomo, że oni będą... No muszą być szybsi. Raczej nikt nie dogonie, ale 100 sztuk golda, kurczę. Walczymy. Ty, dogoniłem jednego. O, zawsze to jeden. Nie spodziewałem się i tak. O! Dobra, jest drugi. A, tryhard. Dobra, pozycja 2. Oj. Panie władzo. No też czuję, że pierwszego nie dogonimy. A jakaś nagroda pocieszenia za drugie miejsce będzie? O kurwa, zez! Była szansa, widzowie, ale przepadła. No i... Ale skamas to jest! Trzeba wyczuć, gdzie jakby, na ile możesz sobie pozwolić, zbierając te punkty. Jakbym miał nie spadanie z koni, no to bym teraz nie spadł w sumie. I by się nie straciło 100 golda. Ciekawe, ile jak wygrywasz, to dostajesz 400? W sumie nie jest tak dużo, mało. Ajajaj. No nic, widzowie. Czasem się przegrywa, tak. No nic, idziemy robić misje poboczne. Mamy ich aż 4 punkty z misji pobocznych. Na pewno mamy ziomka, który pomogliśmy tutaj uciec z kanionu. Że on nam właściwie pomógł tak z tymi halucynogennymi rzeczami. To swoją drogą była najśmieszniejszą misją. To było w poprzednim odcinku, polecam sobie zobaczyć. Myślę, że giga zabawna była misja. Totalna śmiechała. O! Mogę z pięści bić? Nie mogę. A tu nie będę musiał opłaty płacić? Chyba na jednym moście się płaciło, nie? Czy coś? Czy takiego? Czy oni sprawdzali ci paszport? Już nie pamiętam. Poka. Nie no, gites. Lecimy w dół na misję. Już widzę miniaturki, które chcę zrobić do Rustlera. Już mi się podobają w głowie, wiecie, na poprzedni odcinek będzie... jakiś głupi napis, wszystko na jaskrawe kolory. Tak, to będzie dobre, zdecydowanie. Na koniec świata i jeszcze dalej. Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. Czemu chowacie się w stodole? Nieistotne. Istotna jest sekta niebezpiecznych fundamentalistów, która zagraża samej istocie rzeczywistości i religii. Zwą się okrągłoziemcami. Albo okrągły łan, albo kula nocka. Interesuje się zbytnio muzyką. Nie jest żaden zespół. Słuchajcie. Okrągłoziemcy to banda niebezpiecznych wariatów wierząca, że Ziemia jest okrągła. Niczym Morgenstern, tylko bez kolców. Niczym Cysek, tylko bez sutka. Niczym Żyć, tylko... Dobra, rozumiem. Normalnie byśmy ich wytłukli, ale z nami to jak z karaluchami. Zawsze
z nimi to jak z karaluchami, zawsze się jakieś ostanie. Dlatego musimy udowadnić, że się mylą, musimy sprawić, że sami wyznają swoje błędy. Znajdź jednego z nich i obal ich teorię. Trzymaj, przygotowaliśmy przydatną listę niezbitych dowodów. Listę, ale teraz iść głosi święte słowo Inkwizycji. Czekajcie. A no tak, zazwyczaj gnieżdżę się w okolicach kościołów i murów miejskich. Zaczekajcie moment. Ja pierdolę. Jak ja im miałem powiedzieć, że nie umiem czytać? No, znajdź okrąg ziemski, ci... Ajajaj, ci okrągły ziemcy to są najgorsi, kurde. Szukaj w okolicy kościołów. Co? A to nie mam na mapie? W okolicy kościołów? I murów miejskich. No dobra, chyba sobie poradzę, no. W sensie... Nie lubię takiej misji, które nie mam zaznaczone od A do B i że tu są i czy coś. Tylko muszę tak na czuja. Ale teraz nie jest najgorzej, w sensie... Jakby mamy powiedziane, że no lekko cię dotkną, przecież pupką, o co ci chodzi? Ała. Proszę mnie tu nie aresztować. Wolę tu nie klikać F, bo zaraz wsiądę na tamten konia, nie swój, więc weźmiemy sobie nowy. Jak wiesz, z parkingu to oni się nie dopieprzają. Wałkoń. W ogóle fajny konik, jak ma takie te... Takie... Stópki. W sensie, wiecie o co mi chodzi. Takie... Puszyste. To nie są stópki, to są kopyta. Czy ja się nie znam? Murów miejskich. No szukam, szukam, ale to jakby co ja mam zrobić? Na jakiej zasadzie to ma działać? Czy ja mam biec, czy jechać na koniu, czy zauważyć coś charakterystycznego? Halo? Płaskoziemcy się ukrywają ze wstydu. No gdzie jest, co jest? Widziałem pod kościół. Oj. W lewo. Za 30 metrów skręć w prawo. Za 10 metrów w lewo. Później w prawo. Jesteś na miejscu. Prowadził cię Erich Czechowski. No jestem koło kościoła i szukam płaskoziemców. Znaczy nie, tych okrągłoziemców. Ale coś nie widzę. Ty! A jak ja mam w ogóle im przekazać to, że ja jakby tego... Że ja nie, że... No, że wiecie. Ty! O, to ty, jesteś okrągłoziemcem, prawda? Co mnie zdradziło, miałem przeczucie. Czy ty jesteś tutaj, aby w końcu otworzyć swoje okrągłe oczy i zobaczyć prawdę w kształcie kuli? Nie jestem tutaj udowodnić, że jesteście bandą cudacznych idiotów. Aha, okrągły sceptyk, płaskoziemiec. To zawsze przyjemność ośmieszyć kogoś twojego pokroju. Idź precz. Pozdrowienia od Inkwizycji. Jeśli nie zgodzisz się ze mną pójść, mam cię zabić. Mi to wisio ryba. A tobie? Och, cóż, ja jestem skłonny się wysłuchać. Zabierz cudzoziemca do doków. Co właściwie robimy? Masz jakiś konkretny plan? Czy chciałeś, czy coś, czy co byś chciał zaprezentować, czy... O kurde! O wow! To znaczy być może, dobra, no po prostu trzymaj się blisko. O ja pierwszy super widzowie, no to czeka nas bardzo długa podróż ogólnie. Z tej strony to zawsze źle, bo jest długa i mi się nigdy nie chce jeździć. Z drugiej strony, to w sumie dobrze. Bo zawsze mogę sobie w tym czasie opowiedzieć jakąś historię, porozmawiać wszystkim, dobrze się pobawić, wiecie jak jest. Czy jakbym wjechał lewą stroną, to złamałbym prawo i bym mnie zaczęli gonić, bo mam takie dziwne wrażenie, że tak. Jaki ma tego? Jednoro...
Ty, bo ja widziałem w sumie jakieś takie konie z takim jak jednorożce, nie? Że mieli właśnie z metalu. Jestem ciekaw, czy na przykład w bitwie to się okazywało pomocne i jak na przykład jechałeś na koniu, to często ten koń na przykład mógł wydupcyć gonga drugiemu koniowi. Jak na przykład zabić. W ogóle to zamiast czy zbroi, na przykład konie mogłyby być tego, nie? Wyobraźcie sobie, że pakujecie w nie miecze wszędzie, tam zbrojnie. Tu miecz, tu miecz, tu miecz, tu miecz, tu miecz, tu miecz, wszędzie miecze. Wtedy jak się bijesz, chłopie, i wpadasz tym koniem w tłum ludzi, to zabijasz przynajmniej z 10 osób. To było smart. A nie jakieś kurde zbroje. Bo myślę, że nawet tamte miecze mogłyby być słabe, wiecie. Jakieś takie na szybko robione, byle były ostre i tyle. No to myślę, że tyle samo poświęcało się kurze czasu, żeby zrobić zbroję dla konia, nie? A tak lepiej, wydaje mi się. Totalnie broken to jak dla mnie. Nie wiem, czemu ludzie wcześniej na to nie wpadli. Pewnie dlatego, że już ktoś na to wpadł i nie skończyło się to dobrze. Ale na moją bardzo prostą logikę aktualnie wydaje mi się to absolutnie fantastycznym i genialnym pomysłem. Zabieramy go do doków. To tu? To tu. Chodź tu. Za mną. Już myślałem. Dobra. A więc... dowód numer jeden. Widzisz horyzont? Nie ma żadnego zakrzywienia. Serio przetargaliśmy tutaj takim argumentem? A niech mnie. Ziemia jest o wiele większa niż ci się wydaje. Nie możesz po prostu zobaczyć, jak się zakrzywia. Nawet jeśli będziesz ciągle szedł w jednym kierunku. Ach tak? No to przekonamy się. Wskakuj na łódź. Czas na małą przygodę. Skakuj na łódź i zawędruj na konie, na kraniec świata. Użyj szybkiej podróży. Tylko jak? Ktoś mi wytłumaczy? Skakuj na łódź. Może pod F po prostu. Nie. O kurde, nie sądziłem. Myślałem, że to jakby... Kurde, powiem wam szczerze, że twórcy gry zaskakują mnie z każdym momentem coraz bardziej. Z każdą chwilą. Na tą łódź? Na tą łódź chyba. Znaczy tutaj w sensie. Pyk. Skorzystaj z szybkiej podróży. Kurde, co wy gadacie? Szybka podróż gdzie? Where we are? Czy na końcu świata. O kurde. A my tu jesteśmy przecież. To jak my to tak? Nie rozumiem nic. Czy to kraniec świata? Miło, wygląda na to, że ktoś już tu był. Ten wygląda dziwnie znajomo. Zorientuj się, gdzie was wywiało. Ale to jak mam tu się zorientować? Zaraz, co? Znam to miejsce. No więc nie, żebym coś sugerował, ale czy nie obaliłeś właśnie swojej własnej teorii? Cholera, to jeszcze nie koniec, rozumiesz? To był po prostu jakiś szczęśliwy traf. Ja pierdzielę, musi być jakiś inny sposób. O, 500 sztuk złota. Zadanie ukończone. Okej, ale rozumiem, że z płaskoziemcami, znaczy z tym, z okrągłoziemcami to jeszcze nie koniec naszej przygody. Wykupujemy, żeby nie spadać z koni. Mamy 28 minut odcinka, ale problem jest widzowie taki, że niestety... jeszcze jedną misję zrobimy. A czemu by nie? O, zrobimy. Walniemy jeszcze jedną misję. Gdzieś tu była, nie? Tu jest. Skoro jest blisko, to walniemy. Mamy jeszcze niestety 3 GB tylko i wyłącznie miejsca na dysku, więc mam nadzieję, że by wiecie o co chodzi. Gorączka sobotniej kosy. To jest ta misja. To ja nie umiem w tą misję. Musimy wystraszyć chłopa, ale ja nie umiem, ty. Przestrasz sąsiada naciskając, aby straszyć ludzi, musisz trzymać kosę. Ale właśnie, nie, jakby co, naciskając jakby co? To nie wiemy właśnie. Nie doszedłem do tego. O kurde, a tu jaki... Łożysz, ty. Naciskając. Naciskając co? F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9.
Oj. Proszę, nie od nowa. Okej. Dobrze wiedzieć. Jeszcze raz możemy spróbować. Ostatnia próba. A. Nie, nie, nie. W którym tu się skipuje? A i lewy przycisk. Spam. Trrr. Teraz co jakbym go... Dobra, nieważne. Chociaż chętnie bym to sprawdził, go skosił. Kosą. Wciskając. Dobra, no próbuję wszystkie przyciski znowu, no co mam zrobić? Q. Nie. E. Nie. R. Nie. T. Nie. Y. Nie. U. I. O. P. L. K. Nie. J. H. G. D. S. A. Z. X. C. V. B. N. M. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się... Kurde. Ustawienia. Sterowanie. Poziomo, prawo, lewo. Zmiana broni. Poprzednia broń, następna broń. Zmiana trybu broni, sprint. Hud, atak, celowanie, blok. Interakcja. Wsiadanie, zsiadanie. Bekanie, unik. Mapa. Pomin dialog, specjalne. Zmiana muzyki, F5. Umiejętności K, szybkie wczytanie, 9. Czyli to może być spacja albo E, bo nie widzę innej opcji, no. Klikam, E nie działa, spacja. No nie działa za bardzo, wam powiem. Nie wiem, kurde. Może to... Nie, no nie wiem, no. Spacja nie działa, Alt. Alt nie działa. Nic nie działa, widzowy. Scroll, lewy przycisk, przyciski od myszki. Nie wiem, no nie działa ta misja niestety. Dobra. To tak czy siak, widzimy się, słuchajcie, jutro o godzinie... Kurde, zawsze to zepsuję, bo już sobie tak dużo nabiłem w manie, że o 16 są zawsze odcinki. Ale widzimy się jutro w każdym razie, bo to nigdy nie wiadomo, ile serii robię i ile serii wrzucam aktualnie. I wiecie, dlatego nie wiadomo. Na razie wrzucam aktualnie o 16, ale kiedy to widzicie, to jest możliwe, że o 10. I o 14, o 16 aktualnie wrzucam, ale jak to będzie wyglądać później, to nie wiem, dlatego widzimy się jutro. To jest najważniejsze. Jutro się widzimy. Zostaw lajka, komentarz, suba, subskrypcję, dzwonek, wpadnij w linki w opisie, Twitch, Twitter, Instagram, mój drugi kanał vlogowy, zobacz sobie Rewinda, a my widzimy się jeszcze raz jutro. Miłego dnia, moi drodzy, oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się, bo cześć.